La cucaracha, rób ta co chce, ta i wesoła tu każdego ludu. Proletariat i zupełnie archiwalne zdjęcie z dawnego, bardzo dawnego koncertu. Cały czas rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, czyli mamy posła. Rób ta co chceta. Wszyscy to słuchajcie, za mną jest wielka orkiestra świątecznej pomocy. A obok mnie jest Zbyszek z zespołu Ruan. Cześć Zbyszek, witam Cię serdecznie. Ale zanim coś powiem, bo wiem, że chcę sobie pogadać, to tylko ja Wam szybko powiem. Tydzień temu w Solcu Kujawskim wspaniały koncert, rewelacyjny. Tutaj grupa Ruan nam dała, oj, popalić. My tam byliśmy, zebraliśmy tato. I oni zebrali mnóstwo pieniędzy, ale o tym za moment. Zobaczcie, jaka tam była atmosfera. Nie powiem 3-2-1-0 start, bo zaczynamy spokojnie. Uwaga, lecimy. Przeleciało. Oczywiście cały czas lecimy. Oprócz mnie jeszcze jest nasz poseł. Rób ta co chceta. Czyli rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Pędzimy cały czas. Pamiętajcie, rock'n'rollowe kury daleko. Próbujcie to jakoś pozamieniać i być cały czas w zgodzie z naturą. A my wracamy do koncertu Ruanu. Ten numer, który teraz słyszycie, to był taki spokojny, który kończył cały koncert. Ale tam się działo, oj, tam się działo. Zbyszek, krótka rozmowa. Ja daję Ci minutę czasu, czego się tutaj naprawdę nie stosuje. Nie będę nic mówił. Mówisz teraz Ty. Uwaga, czy 2-1-0 start lecisz? Odpowiedzieliśmy na hasło Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 15 baniek, za które dziękujemy naszym wspaniałym sponsorom. Koncert był świetny. Było bardzo dużo ludzi. Ogólnie grupa Roan gra w Solcu Kujawskim. Jest to takie olbrzymie miasto. Wszyscy tam się świetnie bawią, kochają muzykę rockową i kochają program Rób ta co chce tam. Po prostu jest świetnie. Nie, ale to on sam wszystko przygotował. Ta rozmowa nie była wcześniej pisana. Zbyszek, muszę Ci powiedzieć, że ja też pełen serca i pełen w ogóle entuzjazmu tam byłem. Jeżeli pozwolisz, powiem, że Ty tam śpiewasz. Ile Ty masz lat? 18. 18 lat, więc pozwólcie, że prawie 40-letni facet za moment zaśpiewa razem z Wami, ale za... Ale za to niedziela! Niedziela będzie na nas!
Czy w piątek dla zebrania? Czy w sobotę? Czy w sobotę też nie możesz do szkoły gania? Czwartek, ja mam dziś w piątek dwa zebrania. Czy w sobotę? Czy w sobotę też nie możesz, bo do kogo jadasz? Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Ale za to niedziela. Roan, Solec, Pijaski, jak to mówi cały czas Byszek. Świetnie, świetnie, świetnie. Tak było. Kochani, ale teraz uwaga, zmieniamy atmosferę. Bo lecimy dalej, lecimy tam. Byszek cały czas bądź obok mnie. Jest mnóstwo listów, których nas prosicie, aby grzebać w starych, starych, archiwalnych nagraniach. W ten sposób właśnie odgrzewaliśmy siekierę i Moskwę. I uwaga, specjalnie dla Rury z Gorzowa Wielkopolskiego, która wysłała piękny, ogromny list. Będzie jeszcze dzisiaj powtórka siekiery. Zresztą dla wielu z was. Kochani, jest jedna wielka trudność. Tych materiałów jest strasznie mało. Prawie, że w ogóle ich nie ma, więc grzebiemy ile się da. To nie jest tak, że my nie chcemy tego puszczać. Po prostu tego nie ma. Dzisiaj puszczam Jarosław 86. Ile wtedy miałeś lat? 12. 12. Zbysiu. A więc tylko dla ciebie i dla wielu innych nie skrzyp tym siedzeniem, bo robi różne dzikie dźwięki. U was, dla was będzie 86 rok, Jarocin, czerwony jak cegła, drzem, wspaniała atmosfera, wspaniały kolory. Oj, tam wtedy też się działo. A więc uwaga, za moment lecimy. Dzwonimy do prezydenta. Nie, kochani, żadnych takich telefonów, po prostu spadam. Ona zawsze za mnie, tak ma tak wielkie oczy, wokół się mnoje. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może mam kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co mnie przyraż. Kładę czule jej ciało, radam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby się mieć. No, aby mieć, o no, czerwony jak cegła. Rozdziany jak wieś, muszę mieć, muszę ją mieć. Bo nie, nie mogę tak podejść.
Dudu, czerwony jak cegła, Drzem. Bardzo stare nagranie, 86 rok, Jarodzin. Ciągle szperamy z naszych archiwalek. Będziemy starali, żeby było tego więcej, bo cały czas tam właśnie...